Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice zstępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, Pan Bóg jest świetnym strategiem i daje to święto chrztu pańskiego młodszej wspólnocie na zakończenie tygodnia rozważań na temat sakramentów jako umocnienia w walce duchowej. I myślę, że starsza wspólnota, żeby sprawdzić, czy ta starość pamięci nie odbiera, warto, żeby do tego tygodnia też sobie powróciła w dzisiejsze święto i warto spojrzeć dziś na nowo na sakramenty jako wielki dar łaski. Chrzest nas otwiera na całe życie sakramentalne, na obecność Boga w naszym życiu i warto sobie spojrzeć i taki rachunek sumienia nawet drobny zrobić, w jaki sposób sakramenty przeżywamy, czy rzeczywiście poszukujemy bliskości z Bogiem, czy stały się jakimiś zabiegami magicznymi na nasze życie. Cieszymy się, bo możemy uczestniczyć w Eucharystii, w tym niezwykłym darze Ojca dla nas. Możemy przeżyć sakrament pokuty i pojednania. Ksiądz Wojtek pozdrawia nas i czeka w konfesjonale. Zaraz kogoś namierzy, będzie wyciągał z ławek. I to są wielkie dary, przez które Bóg wprost, w sposób fizyczny, namacalny do nas przychodzi. I dziś jesteśmy zaproszeni do tego, żeby odnawiać sobie łaskę Chrztu Świętego. Ciekawą perspektywę tego wydarzenia Chrztu Jezusa w Jordanie przekazuje nam Marek. Troszkę inną niż pozostali ewangeliści. Opisuje to wydarzenie z perspektywy samego Chrystusa. Ewangeliści pozostali bardziej jako świadkowie, jedni z perspektywy Jana Chrzciciela, inni z perspektywy uczniów, którzy na to wszystko patrzyli. A Marek pokazuje tę scenę z perspektywy Jezusa. Co się dzieje z Jezusem po zanurzeniu w Jordanie i wyjściu? Pierwsze, co to doświadcza, zapewnienia Ojca: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Zobaczcie, że Marek nie przekazuje tego jako potwierdzenia boskości Jezusa dla innych, tak jak pozostali ewangeliści: To jest mój Syn umiłowany. Tutaj patrzymy z perspektywy Jezusa, Syna Bożego, i słyszymy: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I to, myślę, że taka pierwsza ważna wskazówka dla nas. Jeżeli wchodzimy w przeżywanie, autentyczne przeżywanie łaski Chrztu Świętego, to ten głos jest do nas. Wchodzimy w perspektywę życia dziecka Bożego i jako umocnienie na początku tej drogi słyszymy: jesteś moim synem, jesteś moją córką umiłowaną, w Tobie mam upodobanie. To jest perspektywa pełnienia dzieła Boga w naszym życiu. Kiedy wchodzimy w relację z Bogiem, wsłuchujemy się w Jego głos, rozpoznajemy, co On do nas mówi, to z tej perspektywy tą drogą idziemy, umiłowanego dziecka Boga, w którym Bóg ma upodobanie. Drugie wydarzenie to stąpienie tej gołębicy. Ona odsyła nas do wydarzenia ze Starego Testamentu. Gołębica, która zwiastuje Noemu czas łaski, czas pokoju, czas Bożego miłosierdzia, czyli zakończenie potopu, tego, co niszczy. Tak jakby ta scena rozpoczynająca publiczną działalność Chrystusa miała ogłosić też światu: czas niszczenia tego świata przez grzech się skończył. Czas potopu, czyli tego, co niesie śmierć, co pogrąża ludzkość w otchłani, się skończył. Razem z przyjściem Jezusa Chrystusa.
teraz jest czas odbudowy, kiedy wszystko z tej wody jest wydobywane i powoływane do życia. Samo słowo chrzest, słowo chrzest akurat nie, ale słowo baptizo, czyli to greckie słowo użyte w Ewangelii, znaczy zanurzenie. To polskie słowo chrzest pochodzi od imienia Chrystusa, czyli mówi, że stajemy się Chrystusowi przez ten sakrament. A samo to oryginalne słowo mówi o zanurzeniu, o pełnym zanurzeniu. Tym jest chrzest, zanurzeniem, tak jak święty Paweł tłumaczył młodym wspólnotom w Kościele, zanurzeniem w śmierci Chrystusa, żeby wynurzając się powstać z Nim do nowego życia. I Jan mówi o innym chrzcie, udziela innego chrztu niż będzie chrzcił Jezus, czyli udziela, zapowiada chrzest w zanurzeniu w duchu. Jan mówi, ja chrzczę was wodą, wy tu podejmiecie decyzję tylko odwrócenia się od zła przez zewnętrzny znak, ale przyjdzie ten, który was ochrzci Duchem Świętym, czyli zanurzy was w Duchu Świętym, w swoim duchu. Co to znaczy być zanurzonym w Duchu Świętym, który jest osobą? Zanurzyć się w osobie. Zobaczcie, stanąć się przenikniętym. Przebywać w czyjejś obecności zanurzonym w pełni. Tym jest chrzest. Pozwala nam żyć w pełni w obecności Boga, jeśli na to się godzimy, jeśli tego chcemy. To jest ogromna łaska i możemy doświadczyć tego prowadzenia, godząc się na to. Dlatego patrząc, dziś za chwilkę będziemy odnawiać nasze przyrzeczenia chrzcielne, spójrzmy na to zanurzenie, bo w nim mamy udział. Zostaliśmy zanurzeni w Duchu Świętym przez nasz chrzest osobisty w Chrystusie. Mamy Ducha Chrystusa w sobie przez to zanurzenie też. I na ile współpracujemy z łaską Bożą, na ile pozwalamy się Bogu prowadzić jako Jego dzieci umiłowane. Warto to wewnętrzne ucho wyczulać na głos Boga, pozwalać mu się prowadzić i podejmować ryzyko, bo to jest właśnie droga, która wyprowadza nas z otchłani, która jest drogą naszego ratunku, która prowadzi do życia. Amen.